Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. Dalej coś jest na rzeczy, tak naprawdę macie zdolności, żeby tam wejść i zrobić to, co powinniście. I w tej samej chwili ktoś przerywa wam rozmowę. Z ciemności, krok po kroku, wychodzi w waszą stronę postać, którą już wcześniej spotkaliście. W pełnym rynsztunku, można powiedzieć, w pełnym pancerzu, nosząc z drugiej strony na ramieniu podobny płaszcz, jak w przypadku Lorderona, idzie w waszym kierunku, chwytając Lorda za ramię i odciągając go, poklepując. Nie ma potrzeby, by się tak złościć na... Cóż, poszukiwacze przygód to moi dobrzy współpracownicy, znajomi i przyjaciele, którzy przyszli pomóc. I widzicie nikogo innego jak Iwana z północy, noszącego szaty jednego z dziewięciu. Coś ci tajemniczy z ciebie jego. Chodźcie, przyjaciele, mówi do was Iwan. Porozmawiamy w namiocie. I od razu idzie. A strażnicy trochę jak wryci po prostu stoją z tymi latarniami, rozglądają się, jakby coś miało im spaść na łeb, a tak, żeby tylko nie patrzeć w kierunku rozwścieczonego Lorda Lorderona. Co robicie? Ja to bym porozpytywał o Helfand.
Panie, wiesz coś o niej? Lepiej nie poruszać wszystkich tematów tutaj. No, w moim przypadku lepiej. Chodźmy czym prędzej do namiotu. Tam będziemy mogli porozmawiać. I prowadzi was pośród obozowiska, w którym znajdują się oczywiście normalni kupcy, ludzie, którym się udało być może uciec z Waterdeep z jakiegoś powodu, przybyć tutaj, czy cokolwiek, z tobołkami, z dobrobytkiem, który mieli. Ale widzicie też cały obóz wojskowy. Dziesiątki żołnierzy, którzy siedzą przy ognisku. Żaden z nich nie pije. Każdy trzyma ostrze, albo ostrzy broń, albo trzyma ją w zamyśleniu, rozglądając się. I dostrzegacie różne grupy żołnierzy. Większość z nich to najemnicy. Każdy ma swój jakiś tam sztandar. Najczęściej przy ognisku jest wbity sztandar przy namiocie, który ukazuje jakąś tam grupę, jakieś oznaczenie tej grupy. Kiedy przechodzicie przez najemników, widzicie, że ten najbliższy pierścień ludzi jest zabudowań, jest poprzesiekane są budynki namiotami i te namioty są idealnie tak postawione, żeby sięgały od dachu do dachu i od dachu do dachu i tak dalej, nie? Żeby to był cały ciąg. Dziesiątka koni przynajmniej stoi wpięta pod tymi namiotami i wam tylko rzuca wam, że to rycerstwo z Waterdeep. Na zawołanie lordów przybyli wszyscy w zasadzie. Do Waterdeep nawet nie da się wjechać. To długa historia. I prowadzi was dalej za jakby nie tyle dalej, co może głębiej w namioty. Naprzeciwko południowej bramy znajduje się kilka zrobionych z drewna wież, takich oblężniczych wież na ogromnych, masywnych kołach, które zostały tak ustawione, żeby stworzyć jakiś taki gród, palisadę, coś w tym stylu, osłoniętą przeróżnymi tam wozami i tak dalej. I tam w środku znajduje się jakieś 10 może namiotów, ale te namioty są bardzo długie, duże, takie weselne namioty, można powiedzieć. Do głównego namiotu prowadzi tego idealnie, jakby naprzeciwko bramy, prowadzi was Iwan. Nie ma tu żadnych strażników. Kompletnie nikogo. Nikt się nie łazi, nie szwęda bez powodu. Odsłania wam tylko poły. Wejdźcie. To mój namiot. Tu nikt nie będzie nas podsłuchiwał. Kiedy wchodzicie do środka, namiot jest większy w środku niż na zewnątrz. Ogromna marmurowa podłoga, dziesiątki przeróżnych ścian, ścianek, spirala schodów, która prowadzi w górę. Wieża, i to przeogromna wieża, która mogłaby być zamieszkana przynajmniej przez 300 osób bez żadnego problemu. Krzątają się tam ludzie. Chyba ludzie. Większość z nich ma dziwnie świecące oczy i wydają się jakby płynąć po tej posadzce z czarnego marmuru. Tu możemy normalnie rozmawiać. I w tej samej chwili ostrze, które masz na plecach, wylatuje z pochwy i leci w kierunku Iwana. Iwan tak przysłuchuje się, jakby słuchał tego, co ma mu ostrze do powiedzenia. I ostrze znika gdzieś w wieży. I znika też z twojego ekwipunku. Już miałeś. Miałeś kamień, złoty róg. Postaw ci się. Krzywy drąg. Cieszę się, że wzięliście sobie to do serca i tak szybko przybyliście do Waterdeep. Słyszałem, że mieliście ciężką przeprawę. Przynajmniej część z moich wizji to pokazała. Waterdeep jest w ciężkim stanie, a
ale jeszcze jesteśmy na takiej granicy, gdzie możemy je odratować. Nie będzie to łatwe, ale potrzebuję kogoś zaufanego. A jak widzicie sami, pośród tych grup najemników i idiotów w niebieskich płaszczach praktycznie nie ma komu ufać. Nawet lordowie w tej chwili próbują sobie wydrzeć kawałki miasta, jakby zarządzali miastem, które już jest uratowane. A na razie, jak będzie tak dalej, to miasto jest spisane na straty. Zgubione wręcz. A nie mamy wiele czasu, bo na miasto został wydany wyrok. Więc przejdźmy do rzeczy, przyjaciele. Od czego się zaczęło? Tego nikt nie wie. Wiadomo jest tylko, że nastąpiło wiele ataków na lordów rządzących miastem. Całe miasto jest podzielone na dzielnice. Lordowie są przedstawicielami może tych dzielnic. Ustalają prawa, to jak miasto ma funkcjonować. Ale zamaskowani lordowie, bo tak się o nich mówi, są nieznani nikomu. Nikt nie wie, kim te osoby są. I nikt nigdy ich nie widział bez masek. Jakby nie było, ktoś dowiedział się o ich tożsamości. Z tego, co mi wiadomo, czarny kult. Kultyści próbowali zabić lordów i tym wywołali zamieszki w mieście. Część z lordów się ukryła. Skończyły się wystąpienia publiczne. Skończyły się nowe dekrety. Jakby nie patrzeć, coś się wydarzyło. W Waterdeep. Później zaczęła się jakaś plaga. Kiedy lordowie i ich wsparcie zniknęło dla miasta, dziwna choroba ogarnęła mieszkańców. Jedni chorowali w zasadzie jak na jakieś głupie przeziębienie. Nic im się nie działo, nagle zaczęli się zmieniać w jakieś dziwne stworzenia, potwory. Infekowali kolejnych. Zanim zdążyliśmy w ogóle opanować wszystko to, co się tu stało, połowa miasta była wymarła. Większość ludzi w tym czasie uciekło. Ale podejrzewam, że przynajmniej 20-30 tysięcy osób jest przemienionych w jakieś dziwne monstra. Ci, którzy nie przeżyli, nie więcej jak po 7 dniach wstali z grobu. Ich zwłoki można było palić, zakopywać, nie miało to znaczenia. Kości, które się rozpadły, wywoływały powołanie do życia upiorów, duchów, strzygi, ghule. Zombie czy szkielety to jest dla nas najmniejszy problem. Rozsypią się, rozlecą i mamy spokój. Pojawiło się w mieście kilka takich bestii, które ktoś wystraszył z labiryntu szalonego maga. Bestie z podgórza są niesamowicie potężne. I pokazuję wam, odpinając część pancerza, jakby zrywając na pierśnik, że część jego klatki piersiowej została wygryziona dosłownie. I widać, że ona powoli, jakby w magiczny sposób, iskrami magii bardzo powoli się zasklepia, jakby odbudowuje. Przez to zaklęcie, które utrzymuje mnie przy życiu, nie jestem w stanie nawet wejść do miasta. Głupie potknięcie, zwichnięcie kostki i złamanie nogi mogę skończyć w grobie. To jest bardzo poważna sprawa. Z tego, co udało mi się ustalić, chorobę Na chorobę nie ma lekarstwa. Stąd też ludzie na podstawie, cóż, nie tylko moich raportów, ocenili miasto jako stracone. Waterdeep wyrokiem Silvery Moon, Neverwinter, żywych lordów Luskan w przeciągu najbliższych 30 dni zostanie zrównane z ziemią. Spalone do gołej ziemi. Nikt ma nie przeżyć w mieście. Nieważne, czy są tam ludzie, czy ich nie ma. A jest jeszcze wiele miejsc, których nie zbadaliśmy, gdzie ludzie mogą się kryć. Walczyć o życie każdego dnia.
potrzebni mi jesteście wy, żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji. I mam pomysł co do tego. Jest jedna osoba, która może wiedzieć, jak wyleczyć tą plagę. Wystarczy tylko tyle, żeby chociaż powiedziała, że może spróbować, jest jakieś światełko nadziei, żeby zatrzymać zniszczenie Waterdeep. Czarnemu kultowi podejrzewam, że jest wszystko jedno. Czy Waterdeep zostanie zniszczone, czy będą je mieli we władaniu. Nie będzie go na mapie, więc nie będzie wojsk Waterdeep. Nie będzie 500 000 osób, które staną im na drodze, gdyby coś się stało. A taki wyłom na Wybrzeżu Mieczy to idealna okazja do zdobycia całego Fejru. W was jest nadzieja w takim razie. Ale może to oznaczać koniec waszego życia. Więc mogę was tylko o to prosić, żebyście postawili swoje życie na szali. Na tym etapie nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy jestem w stanie zaoferować wam jakąkolwiek nagrodę. Pomóż mi znaleźć Hjalfa. Żeby to było takie proste. O Hjalfa nikt nie słyszał od czasu próby zabójstwa lordów. Być może jest gdzieś w mieście, a być może uciekła gdziekolwiek. Panowie, miło się współpracował. I z utale zostaje kubka popiołu. Przemyślcie sobie to dokładnie. Prześpijcie się, a rano wrócę do was. Mam swoje rzeczy jeszcze do zrobienia. Ja mam też jeszcze parę pytań. Łopatki. Co? Łopatki? Nie. Mów. Nie pamiętam nazwy tej biblioteki, co tam, co szuka w tej bibliotece. Znaczy w sensie w tym? Biblioteka tam. O, Candlekeep. Candlekeep? Po pierwsze szukałem informacji na temat Czarnego Kultu. Ktoś musiał napisać cokolwiek. Po drugie, leku, wskazówki na to, co się dzieje w Waterdeep. O ile dobrze to rozumiem, choroba przypomina tą, która przed wieloma laty spotkała Neverwinter. Wyjąca śmierć, która zdziesiątkowała to miasto. Ale ile może być w tym prawdy? Objawy są podobne, ale wynik jest całkowicie inny. Ci, którzy zmarli, wygląda to jak wyjąca śmierć. Ci, którzy się przemienili, nie mam pojęcia, skąd się to bierze. Znam się na magii, na wojażce. Nie wiem wiele o alchemii i medycynie. Pytam się o czysto na tego. Czy kojarzę tego kolesia o dwóch twarzach? Widziałem wzmianki w księgach, w Candlekeep na jego temat. Poza tym, cóż, miałem z nim do czynienia. Ale uwierzcie mi, że przysięgam, że widziałem, jak ten mężczyzna ginie. Na własne oczy. I opowiada mu historię, że go spotkaliśmy, że chyba nas ściga. O wycieczce do... To było... Jakiego? Ta kraina? Teranika. No. Tak jest. Gdzie coś dowiedzieliśmy się o jego historii, skąd pochodzi i tak dalej. On wam w kontrze opowiada całą tą historię, która się wydarzyła na północy. Czyli jak naprawdę wyglądały te wydarzenia z Rendarilem i całą tą resztą. Nie będę tego przytaczał wam, bo to... Cała kampania. Dobrze. To cała kampania. Więc tam... Przy okazji, jak będziemy jeździć do pracy... To mi opowiesz. No. Nadrobimy do góry. To jest długa historia.
Z tego co wiem, a wiem to ze sprawdzonych źródeł, Faust nie wrócił do Torilu. Nie wiem, czy z braku sił, możliwości, ale nie ma go w Fejrunie. Na całej tej przeklętej planecie. I nie wiem, czy daje nam to czas, czy daje to czas jemu na planowanie działań. Ale czarny kult wydaje mi się, że spanikował, przynajmniej po części. Wymknął się spod kontroli, chyba że oni wszyscy wiedzą, co robią. I ktoś im wysyła jednocześnie informacje. Boję się, że to, co miało się wydarzyć we Wrotach Baldura, będzie się działo wkrótce we wszystkich większych miastach. Macie całą noc, żeby to przedyskutować. Rano chciałbym od was usłyszeć odpowiedź. Jeszcze chciałbym z nim porozmawiać na osobności, bez drużyny jeszcze. Parę słów zamienić. Albo nie, tak. Znaczy, oni mogą tu siedzieć, tylko... No dobra, dobra. Idę szukać Biber. Ktoś dzisiaj imprezuje. Dobra, to załatwimy najpierw ciebie. Ej, to idę zupełnie. Jak wychodzicie z namiotu... Chodź, Iwar, zaszaleje. Łazicie, krążycie... Po dojściu do kolejnej bramy, bo jest brama południowa... i są poniżej tej bramy... Pójdź dalej. Poniżej tej bramy znajduje się spora wioska, albo przynajmniej spore skupisko domów, takich umurowanych, ułożonych, zbudowanych przez kogoś. I nawet tam, gdzie będziemy nocować? Czy coś? Tu w tym namiocie. I dalej tam, gdzie ci to zajmuje, tam powiedzmy, wam to zajmuje około tam półtorej godziny, żeby tam dojść. To... Szydarką zdąży wyschnąć. Nie ma... Żadna skarcz nie działa jako karczma. Wszystkie są przerobione na lecznice, na domy do kwarantanny. Nikt nie pije, nikt się nie bawi, każdy odlicza czas. Każdy chce być gotowy na to, co się stanie. Nie? Jakby czegoś się bali, cały czas czegoś oczekiwali. I co parę... 15 minut powiedzmy, widać jest, że jakaś ciemność, coś wstępuje na mury, coś stoi na murach albo cokolwiek. Słychać jest jakiś skowyt i mury w tym miejscu zalewa dosłownie kanonada ostrzału przez magów, strzelców, każdego, kto potrafi czymkolwiek cisnąć. Słychać jest, widać jest płomień, skwierczenie, błyskawice. I coś spada do fosy, cokolwiek by to nie było. Chyba i ważę, nie mamy czego to szukać. Wracajmy. Generalnie po prostu panuje taki strasznie ponury, grobowy nastrój, nie? Połowa z tych ludzi, którzy mieszkają teraz poza murami, prawdopodobnie kogoś straciła w tej nierównej walce, wojnie. Po drodze wyciągam spod pazuchy, mam jeszcze antałek samogonu od takiego dziadka. Rzućcie mi obydwaj percepcję. To się nazywa kompan. Liberku szukają. 16. 19. Okay. Tylko tyle, co zauważyliście. To idziemy, pobijamy. Xeros Green, coś? Jest tu gdzieś coś, jakieś miejsce, gdzie można pohandlować, że tak powiem? Tak, kupić, ale jakieś jest fanty? Dosyć późno, więc okay. Tak, raczej w dzień, rano, chociaż rzuć mi śledztwo, zobaczymy, czy się coś znajdzie. Bo może nie wszyscy kupcy śpią, ale jest tak dużo tu zabudowań przeróżnych namiotów, takich rzeczy, że... Pieniądz nie śpią. Okay. Nie masz muzyki, w sumie ile? Żadnego? Nic. Z mądrości. A no tak, mamy 5. To już 24 zrobiło. Co? Zióźwio mi się zrobiło. Okej, więc... Teraz już myślałem, że to dało. Udajcie się znaleźć takiego tęgiego, rosłego krasnoluda,
który nosi taką spiczastą czapkę, całą niebieską, całą wyciupcianą w niechlujnie namalowanych białych gwiazdach. Jak kuglasz tak? No. Jego szaty wyglądają podobnie, tylko mają oberwane rękawy i mężczyzna co jakiś czas coś tam rusza w kuźni i mruczy do siebie pod nosem, że no, przecież nie będę się tłukł, ale kto w nocy będzie chciał handlować? I wtedy zjecham się. Tak, patrzy na ciebie spod oka. Znaczy, powinien patrzeć. Co tu chcesz, zielona mordo? A, pomyślałem, że może chciałbyś handlować. Po pierwsze, nie mordo. A Mordor? O, no. Chcesz coś mi wcisnąć? A raczej kupić. Czego potrzebujesz? Przydałbym się jakieś magiczne... O nuce. Okej. Okay. Bo jak widzisz, chodzę boso. Co idź? Na orcze stopy. No. Wybaczcie, panie, ale zielonoskórzy dziwi się kojarzą. Mówiście chyba z tych mądrzejszych. Ja zbieram tron. Coś tam bym miał to szale, dla was. To... Masz może jakieś... Klapeczki. Masz boty cichości. Masz jakieś może klapeczki, które miałyby jakieś premie do ognistych zakręć? Czy sprzedajesz tylko niemagiczne? I potrafię jeszcze teleportować się, kurwa, stąd i tam i w pizdu. O, przydatna umiejętność. Jednak jesteś równie głupi jak wszyscy orkowie. Mam dla ciebie pewne buciory. Wyglądasz mi na jakiegoś maga, więc mogą ci się przydać. Idzie do namiotu, szpera. Słyszysz, jak coś spada i krasnolud klnie pod nosem. W końcu z taką pizdą wychodzi. Nad głową. Wychodzi, trzymając parę takich nie hajdawerów, tylko nie pamiętam, jak się nazywają buty do kolan. Z tą taką kolewką. No i ważne. W każdym razie przynosi takie dwa buciory. I buciory mają. Od strony piszczela pokrycie z takiej, no na pewno nie łuski, ale jakiejś grubej skóry. Myślę, że to ci się może przydać. No, chronią twoje ciało w zasadzie przed wszystkim, co możesz stanąć. Pytanie tylko, czy je chcesz? Pytanie to one nie będą. Panie, czyli ile? Idę sobie rzeczy w krasnoludzie za tym. Jak dla ciebie? Co najmniej 500 tysięcy sztuk złota. 500 sztuk złota? Zważając na to, że widziałem was z Iwanem. Jestem jego dłużnikiem. Mogę ci je sprzedać za 1500 sztuk złota. Tylko jak komuś o tym powiesz, cię wypatroszę i powieszę. A czy te buty, oprócz tego, że chronią przed nadepnięciem na szkło, to mają jeszcze jakieś magiczne właściwości? Nie mają znaczenia dla nich warunki, po których stąpasz. Niwelują trudny teren. Czyli na przykład, jak masz lawę, to nie parzy. Nie oznacza, że możesz chodzić po niej. Ale jak szybko ona przebiegnę. Tak, to jest szansa ku temu. Jak jest drut kolczasty na przykład, to cię nie spowalnia i nie zadaje ci obrażeń. Jest coś takiego jak worek pętli nogi, nie? Mhm. Że tam rzucasz workiem i z worka wyskakują takie małe gwiazdki, nie? Jak gwoździe czy coś. Szurikany, tak. Bardziej taka kolczatka po prostu, nie? No, i one też nie zadają ci wtedy obrażeń, na przykład. Jest zaklęcie, które... O, czarne macki Ewadra. Nie? One nie zadają ci obrażeń. Takie tam rzeczy. No to te. Efekty, które są na ziemi, nie mają znaczenia dla noszącego buty.
A mają i buty zwiększają kondycję o 1. Aha, czyli pancerze mi nie dodają po kondycję. Mhm. Dobra. Okej, okay. Zapisz sobie buty gargulca. Buty gargulca, dochodzenia po wszystkim. O. $1500 mówiłeś, tak? Mhm. I o jeden zwiększają kondycję. Jak ci to zwiększa też premię do kondycji, to wtedy... Nie. Nie zwiększa. Bo na 15. A. No ale to... No i fajnie się z tobą robiło interesy, panie krasnoludzie. Pewnie, że fajnie. No. To do widzenia. Pierdala. Xeros? Tak, okay. Xeros robi tylko tak. A pod nim pojawia się łóżko. I to jest takie, kurwa, miękkie łóżko. Po tylu tygodniach w drodze, spania po tych karczmach, kurwa, gryzienia przez wszy, myszy, kurwa, naprawdę możesz się wyspać. Więc tam odpływasz o tak. Dobra. O czym chcesz porozmawiać z Iwanem? Skoro jest wybrańcem, zna się wybrańcem mystry, to zna się coś tam na magii. Pytam się go... Mm, tak jak Made jest wysrańcem Myrkula. No. No. Co wie o magii cienia? Niemrawen wysraniec Myrkula. Co wie o magii cienia? To dziś mu zmieniam nick na Facebooku. Co wie o magii cienia? Niezgłębiony tajnik. Niewielu jest magów, którzy zajmują się sztuką cieni. Bo to śliski temat. Żeby zaciągnąć z... Żeby używać magii cienia, trzeba zaciągnąć z planu cieni. Nie można zaciągnąć magii, cienia i energii i mocy ze splotu. Czyli z magii, z tej puli magicznej, jaką my widzimy. Zawsze sięgając po zaklęcia cieni, trzeba przenieść część swojego bytu, jakoś być powiązanym z planem cieni. Także jest to teren niezbadany. Niezbadany również przeze mnie, ale dużo jest ksiąg traktujących o tym. Tylko większość z nich wydaje mi się, że to jest czysty bullshit. Trzeba było zajrzeć do planu cienia i kogoś o to zapytać. Możesz poszukać ewentualnie kapłanów maski. Albo szar. Którzy mogą coś więcej ci na ten temat podsunąć. Świątynia szar znajduje się w Waterdeep. Nie głęboko pod jego powierzchnią, ale w podmieście, więc... Trzeba będzie raz, że je znaleźć, a dwa... trochę pokluczyć tamtymi ścieżkami. Maski znajdziesz w tej chwili pewnie tylko we Wrotach Baldura. Może Neverwinter. Wiem, że mają tam swoją gildię. Czyli wybieram się do Waterdeep. Tak, chcesz, żebyśmy się tam pewnie dostali. Chcieć pewnie, żebym chciał. Nawet znam kogoś, kto może was poprowadzić do miejsca, które pozwoli wam przejść przez mury. A czy masz coś, co może nam ułatwić przeprawę? Waterdeep, przez Waterdeep. To znaczy? Chociażby jakieś wskazówki. Jakąś wiedzę przekazać. Czego mamy się strzec? Dam wam mapę miasta. To może wam pomóc. Wskazówki? Pewnie. Tylko sam muszę wiedzieć, czego szukam. Musicie odnaleźć jedynego alchemika, który jest w stanie znaleźć
odpowiedź na to, co się stanie w przyszłości. Względem tego, będziemy wam udzielić jakiejkolwiek informacji. Sam nie znam zbyt dobrze Waterdeep, bo nie byłem tu. Raptem kilka razy, jeżeli chodzi o moje podróże. Później osiedliłem się w pobliżu Waterdeep, ale do samego miasta staraliśmy się nigdy nie zaglądać. Później losy związały mnie z Neverwinter. Czyli co, mamy się zbroić w wodę święconą chodząc tam, czy... Czego oczekujesz? Nie wiem. Większość ulic to umarłe istoty. Albo dziwnie schorowane, spaczone stworzenia. W miejsce, którym chciałbym, żebyście poszukali alchemiczki, jednocześnie mojej żony. To miejsce, w którym jest potwór, jakiego przy zdrowych zmysłach nie chciałbym spotkać. Chimera, która ma potworną moc. Może wam się uda ją pokonać. Nie mówię, że nie. Ale nie będzie to. Mieliśmy już do czynienia z chimerą. Nie z taką. No przydałby się nam do drużyny kapłan. Prawdopodobnie się przydał. To jest uniwersalny plan. Jeżeli znajdziecie takiego, który będzie się chciał do was przyłączyć, to proszę bardzo. Ale wątpię, żeby ktokolwiek chciał poświęcić kapłana, jakakolwiek świątynia, kult czy cokolwiek. Jeśli kogoś znajdziecie, pewnie. Czyli jak znajdziecie kogoś, kto będzie chciał grać kapłanem, to zapraszam. Ty możesz używać zwojów? W sensie rzucić zaklęcia ze zwojów kapłańskich jakichś? Chyba nie. Ktoś? Nie. A ty? Nie też nie. Mak nie miał tego? Nie, no Mak tak, ale wtajemniczenia, no nie? W sensie zwoje muszą być mistyczne. A, w twoim przypadku chyba te. Musiałbym przeczytać, nie pamiętam. Nie wiem, czy w opisie klasy nie ma, że może używać magicznych zwojów gdzieś tam na którymś poziomie czy coś. Może być tak, że któreś, nie pamiętam, bo jest łotr taki, nie? Który może używać wszelkich magicznych urządzeń. W płytówce tam z młotem na przykład. Ale nie wiem, czy warto. Kiedy warto? Nie interesuje się. Także. Więc? Coś jeszcze? Gdyby nie nasz towarzysz, nie, to już, to jest... Dobra. To już... To już wychodząc na miotu, klepię cię po ramieniu, odpocznijcie. I mija się akurat z dwójką, która wraca stamtąd. Trójką w zasadzie, która wraca z... Macie teraz trochę czasu, żeby omówić, co z tym całym fantem. Bo żeby była jasność, możecie przystać na propozycję Iwana. I no i tam on wam znajdzie jakąś drogę, no wy sobie tam pójdziecie. O kurna! Co? Przy każdym awansie na level mogę zmieniać sobie czary. No. Co? No, ja może wszystkie wymazać i nowe wpisać od nowa. Czy tam ileś, nie wiem czy wszystkie czy ileś. W każdym razie możecie przystać na propozycję Iwana. Jakaby tam ta trudność nie była i próbować odszukać alchemiczki. Możecie alchemiczki szukać na własną rękę? Jeden, można. Odmówić Iwanowi? Czy odmówić? No, zrobimy co się da i tyle. To jest powiedzmy takie neutralne, chyba najbardziej wyjście. Możecie się na Hama bez konsultacji z nim przekraść do Waterdeep? No i w zasadzie robić co chcieć. Bo na dobrą sprawę to możecie pójść wykończyć czarny kult i siema, żeby w ogóle zobaczyć, co tam robią. Szukać jeszcze po całym obozie jakichś wskazówek, nie? Na zasadzie tam, nie wiem, pomocy od strony lordów, albo od lorda Lordarona z Neverwinter, czy tam w ogóle innych lordów i tak dalej, i tak dalej. I możliwości jest multum. Po prostu Iwana tu znacie. Albo przynajmniej to jest pierwsza osoba, którą spotkaliście i od razu coś tam wam zaproponowała. Nie? Więc tam od was zależy, co w tej chwili. A w ogóle to możecie też powiedzieć, a chuj z tym Waterdeep. Well, no.
On wskazał, gdzie ta jego żona jest, czy rozkaże na tym mapie? Generalnie wskaże, ale chodzi o południową ćwiartkę, czyli od wejścia tu. Albo tu jest ponumerowana. To jest cała legenda tam. Legendary. No i ta spoko. Dobra, to co robimy, waćpanie? No my jesteśmy tutaj... O tu, przypomnę. Zastanówmy się, czy mu pomagamy, czy samowolka, czy gdzie indziej pomóc. Szukamy też. Przede wszystkim nie mamy jak tam się dostać, jeżeli chcemy się tam dostać, jeżeli Iwan ma jakiś pomysł. Czekaj, czekaj. Iwan gwarantuje nam wejście tam, bezprzypałowe, do loterii? Nie gwarantuje. Ale pewnie ma jakiś on pomysł. Zna kogoś, kto może wam wskazać, jak przejść, którędy przejść. Już mi przeskoczyło. Jak wysokie są te mury? W najniższym wam widocznym miejscu, czyli tutaj na tym przedmurzu, gdzie jest równy teren, mniej więcej to jest 30 metrów. O, tu, gdzie jest najwyżej, bo jest jeszcze skarpa pod murami, no nie, to jest około 60 metrów. To tyle ma mur wysokości? Mur plus skarpa. One są tak szerokie, że ludzie wozami po nich jeżdżą, po murach. Czyli mają więcej niż 1.5 metra. A czy jest jakieś miejsce, gdzie mur jest cieńszy? Nie byliście w Waterdeep. A z mapy nie da się raczej tego wywnioskować. Przynajmniej tak została zrobiona, żeby się nie dało. Wiem, co robiłem. A najlepsze jest to, że mur jest nawet od strony morza, od strony góry. Gdzie góra jest naturalną już granicą, nie? Jest stroma jak z lasem. Ile ma w najniższym punkcie? W najniższym 30 metrów. Znaczy najniższym, jaki wy widzieliście do tej pory. O. Bo zdaje mi się, że jest jeszcze jakiś niższy punkt, ale od tej strony. Chyba jest panowanie? Czyż masz barda z peletu? Tak, tylko powinno być do 9. Ej, ale na przykład jak tam wejdziemy na ten mur, nie? No. To bez przypału, że tak powiem? Że wiesz, ktoś tam sobie wejdzie i o, co ty, wypierda, kurwa, i coś zrzucą cię. Znaczy nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Tego nie wiemy na ten moment. Bo! No, ale z tej strony ludzie mają w dupie. A widzimy z dołu, że gdzieś tam ludzie chodzą po tym murze, czy nie? Nie widać. Bo możemy zrobić tak. Mamy linę jakąś? Mamy. Mamy linę. Mamy linę. Mam pajęczą spinaczkę. Więc można się wspiąć po murze na górze. Jak jest ok, to zrzucamy linę i wchodzimy. No to pajęczą spinaczkę tylko na siebie może rzucić. Albo na kogoś, jedną osobę. Żeby wejść, zobaczyć, czy jest czysto. To na razie jak jest git, no to nam zrzucisz linę i wyjdziemy, nie? Bo coś taki sniki przebiegły, nie? Co on na razie jako? Wszystko jest zjebane, jak ty. Za jakiś. Co? No? To jest świetny plan. Świetny plan, ale bierz pod uwagę, że jesteś mak, jestem mak, on jest mak. No a ta spinaczka mi się będzie wyglądać po tej linie. To ja pierwszy wyjdę i was ściągniemy. Nie! Właśnie tak. Ja zostanę ostatni. Ja jestem ogólnie silny, więc dla mnie to nie problem. Zostanę na dole. Jak wyjdę jako ostatni, będę was łapał, jakbyście spadali. To już jest, ja mam plan odmyślony. Słab sobie, Iwan, chłytów.
Ty możesz być silny, jak chcesz. Mocna budowa, ork. Ja muszę szybko rzucę piórko spadanie. O, też mam. Więc bez przypału. Piórko spiranie. Co myślisz, Emilu? Plan świetny? Nie, dobra. Na razie zastanówmy się tak. Wystajemy na Iwana propozycję. Idziemy solo. Szukamy kogoś innego. Czy w chuju mamy Waterloo? No i namówił. Jak w chuju mamy? No tyle tu szliśmy, żeby mieć w chuju. Tak, Waterloo? Ej, zawsze to jest wyjście. No jest, no. Co chcecie zrobić? Co chcecie zrobić? Chcę się zastanawiać, czy idziemy dalej, czy... No muszę jeszcze pododawać serbo, nie? No, ja aktualizowałem to. No właśnie. Szybko panu. Jaka decyzja? Nie no, to jest, wiecie... Znaczy idziemy do Waterloo, to jest okej, okay, nie? No, ale teraz Iwanowi pomagamy. Solo idziemy szukać rozwiązania, wejścia i tak dalej. Czy szukamy pomocy gdzie indziej? Nie wiem, jak chcecie panu. Czyli szukać. Mnie to korci, to tak solo sobie pójść. No ja mówię. Ja mogę rzucić na mowę. Wyśkać jestem piekło. Kurwa. O kurwa. Co no nie kurwa? No jak nie, jak tak kurwa, o co ci chodzi? No zobacz kurwa, jeszcze się krzywi na ciasto mojej żony. Ostatni raz kurwa grasz, to jest twoja ostatnia sytuacja. No mówię już, no. Wchodzisz pierwszy na mur. Nie widziana, bo biegł. No, ja, bo właśnie. Nagle Lina się pęka. Dick Diego. O, nie widziana, bo mi biegł. Nie, co, nie, 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 nie. Ciasto w moim domu ci kurwa nie pasuje. Się, nie? A jaka to złamie? Ciasto w moim domu ci nie pasuje? Nigdy nie odmawiałem twojego ciasta. No, Boże. A co w moim, co na sesji, to na sesji. Się wytnie. A co w tobie, to w tobie. No Xeros, powiedz, niedobre. Powiem tak, Radzegiego kusi, że można tam wejść. Przepierać całe miasto. Przepierać co ten. Przynajmniej jeden wrócić, powiedz, że nie ma. Czy jest 30 dni na wynoszenie towaru. Zakopanie pod miastem. Przy tym, pod murem zakopy. No. I Chimera odgryzi ci łeb. I kurwa. I jest jakiś skarb Waterdeep do znalezienia na przyszłość. Nie no, ale na pewno są jakieś skarby, na pewno znajdę. Co robimy, bo tracimy... Rzemieślników zwykłych. No jak chcecie wspinać się na mur, no to... To ważne rzeczy są. Teraz coś pierdolenia. Jak chcecie wspiąć się na mur, no to teraz... Mury są jakoś oświetlone po prostu? Nie. No, ciemno. Ciemno jak w dupie, no bo tam już od paru tygodni nikt nie mieszka. Mieście. Jak już to płoną jeszcze jakieś tam... Oczywistym jest najbardziej wybór, że pomagamy Iwanowi, który daje nam cynk do kogoś tam, ten ktoś pokazuje nam jak tam wejść. To jest najbardziej oczywisty... Bo nie wiem, czy możemy sobie już wejść, bo ten, czy odpoczywamy, w sensie, że... Ale zaraz, zaczniemy się wspinać samą noc odpoczywać. Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy z Iwarem, że jak aby tam się coś poruszyło na murze, to tam od razu kule ognia leciały tak z jednej jest. Z drugiej strony, to jak my się na ten mur wepchniemy... No, i w nas polecą kule ognia i błyskawice. Tak było, nie kłamie, dobrze mówi. Tak, ale to teraz to też będzie jakaś tam sylwetka, coś ciemnego i tak dalej, nie? A nas jakby... Jesteś pewny, że jak zobaczymy raz jakiego, to nie zobaczymy, że ciemna sylwetka? Jak murzyn, to zobaczył. Się murzyn na w nocy nie właśnie zobaczył. Właśnie, nie zobaczył. Jebany, jaki plan wymyślił. Pójdźmy razy jakiego przod. Skitrany. Skitrany no w ciemności. Naturalne skitranie. Fara, tak by nie zadziała. Tylko jakaś ściecha zostanie biała po ścianie, nie? Od tego suwania po linie. Trochę nie rozumiem, dlaczego ktoś z środka miałby się bronić przed wejściem przez mur. Właśnie, po co? Jakby mieli czegoś wejść z zewnątrz, to weszliby chyba bramami. Wyjść. Wejść, jakby... Czekaj,
ci, co są tam, jakby dobra, czy te wojska chciały sforsować jednak ten, to wejdą raczej bramami. Te ale wojska oni tam sforsują. Nie chcą wchodzić. Ale to 30 dni mają zrównać to miejsce z ziemią. A nie wiadomo, tak. Jak zrównać właśnie. I czym zrównać. Ból do ziemi. Ja tam bym parę smoków tu nazwał. Skąd? Myślę, że ktoś... Taki tylko pomysł. Znaczy to dobry pomysł. Skąd smoki? Widzę, plan się rozwija. Całkiem kurwa... To skąd kurwa wziąć smoki? To nawet, to nawet te dusze takie, które łażą po tej wieży i tam porządkują książki i takie rzeczy, to nawet one tak w którymś momencie... Idą dalej. No dobra, to idziemy do Iwana. Może przydałby się na przykład latający dywan. Co ja kurwa, Aladdin w pizdu? Ja bym posuwał. Mam podczas lampy, ja bym na rower ten dywan. Ja bym posuwał, to będę sobie nowe buty wrócił. Kurde. A ten dwa. Czy ja polimorfią mogę się zamienić w smoka? Nie, ale w świnie tak. Czy są jakieś tam granice rozmiaru, no nie? Ale jakieś tak... No jakieś... Czy nie jest jakoś wiwerne? A. Żebyśmy mogli na niej polecieć? Mhm. Tylko tu nas nie zastrzeli. Ale no, w nocy to nas nie zobaczą. Tylko żebyś nie jęczał. Jak wiwerna. Jak się zapakujecie na szyję, to... Ale to już jest kolejny plan. To wejdźmy na zniesienie no jakieś i po prostu no przelecimy. Co? I wtedy będziemy zrzucać z wiwerny. Do jakiego też strzelał przed murami. Żeby sobie za nim spadnie. Nie. Ale ty możesz to rzucać sobie tak o i tam 100 razy dziennie, czy to jest raz? To znaczy polimorfię? No. Komórek mi nie zużywa czaru, to na pewno. Nic tego pytanie, jak ona się rzuca, nie? Czy ona się rzuca jako zdolność czaropodobna, czy raz dziennie możesz użyć, czy coś tam? No jest w opisie pewnie. Zmiana trwa, dopóki działa czar. No tak, jakby Sekseros tam zerknął. Czas trwania godziny. Ile on tam razy może rzucić tą polimorfię? Pornomorfię. A to jest w jego klasie, czy jako czar? Znaczy klasa jaka, mak? Tak, znaczy to w klasie, znaczy to widzę na 2-4-8 jest to opis do tego. Tak, jako zaklęcie, ale to nie chodzi nam o zaklęcie. A jeśli chodzi o klasę, to tam 90 parę pewnie. To jest przemiany. W przemianach, że tam co dostajesz na 10 poziomie. Polimorfia. Tylko na siebie. Przenieś się w bestię o stopniu wyzwania nie większym niż 1. To jednak. Czyli świniem. Świnie może, ale już nie latające. Ale to już jest stopień wyzwania 4. Porządku. Ty się śmiejesz, ja to wiem. A w latający dywan? Który stopień dywan ma poziom wyzwania? Poziom wyzwania. Co? Ale co, jednęło tym Iwanem, nie? Jednęło. Jeden z dziewiątki Neverwinter. Fajnie. Zamienić też troszkę to. Ale co najlepsze, Iwan razem z tym łucznikiem Xerosem, to dalej zaczyna rzucać na czas wyrzucać. To z tym łucznikiem Xerosem razem są dziewiątki. Jak w szoku. Ruki przez skratę. Tak. To jest pomysł też. Możesz wróbalka nie zestrzelał. Ej, polecę, to zobaczę co się dzieje. Ale jak się przemienia w wróbelkę, to on ma pewnie też jeden punkt życia. No. No, ale wiecie. Bo to nie jest druidzka zmiana kształtu, że on zachowuje parametry, nie? Czyli jak ktoś cię dmuchnie dosłownie, to możesz już... Ale nie, no to, może to po prostu... Ale to nie jest... Nie, no zmienia postać swoją tą. Czy nie, czy ginie. Nie wraca do swojej postaci. Statystyki nowej formy, w tym cechy umysłowe, zostają zastąpione statystykami wybranej bestii. Mhm. Czyli to jest kupi wróbel. Jakie statystyki ma wróbel? To muszę mieć
Jastrzębie są inteligentne. I wysoko latają. I mają pewnie więcej hapsów. I ostatnia i jedyna rzecz, którą pamiętasz, to jest po polimorfii, to jest to... Charaktery osobowe zostają. Tak, tak, ale jedyna rzecz, jakby ostatnia rzecz, którą wbijesz sobie do głowy, to jest rzecz, którą się kieruje spolimorfowane stworzenie. No, czyli możesz sobie do głowy, że lecę na zwiat po prostu. Tak, i wracam. Tak. Co by na to? Zamienić w jakiegoś ptaszka i sprawdzić, co się dzieje za murem? To leć tak raczej wysoko, to ci nic nie zestrzeliło. No, jeszcze bym latają. Jak Xeros jest w Waterdeep, to tam, łatwiej, nie? To cię ta strzała sięgnie nawet, żebyś w dupę smokowi wleciał. Strzelami to piruety zapierdala w powietrzu. Kto ten strzela? Ten łucznik Xeros. Bo nie wiecie, kto z czterech jest. Oglądaliście ten taki film, co ten koleś tak podkręcał kule z ledami? No. A, no to tak. To Xeros tak strzela. Już nie mówiąc o tym, jaki tam łuk miał. Lepszy niż ten łuk Selune? Xeros łukiem Selune to sam łuk cięciwą dupę podcierać. Włosy na dupie miał lepsze niż ta cięciwa. Cięciwa z włosów z dup. Z dupy Xeros. Taki przedmiot. To legendarny. Legendarny. Starożytny. Starożytny legendarny. Ja mam papier. O nuce Hubolta. Oh. Legendarny przedmiot. Wybrałem na dzisiaj. Możemy sobie. Koszulka wpierdol. Dobra, to ja się spróbuję wspiąć może. Czy jeden, czy lejdzik? Czy polecieć? No i jeszcze ten jeden punkt hapsa, coś się trafi, dobra. Głupiego, to... No to co, rzucam na ciebie pęczą spinaczkę. Ale to chyba... Co? Już teraz? No, ej, małego smoka może się zamienić. Co? Co? Małego smoka. Mhm. Raz dragon, wyrmling, medium dragon. O, medium dragon. Stopień wyzwania jeden. O. Wiesz, że to jest ten smoczek. Na medium to nie może być taki. Zobacz, że tam jest wyrmling. Mhm. Co to znaczy? Wyrmling, no. To dalej smok. Nie, nie. Wyrmlingi są za małe. Jakbyś wyszedł z jajka. Może. Ale w olbrzymie dopiero wytwarza się ten... W olbrzymie go orła słyszałeś? No. Coś jak z Władcy Pierścieni? No nie aż tak, ale tak pomiędzy. To tak po jednym mam dużo przewodzić. To ja proponuję tak. Ja mam taki morlet. Ty rzuć to zaklęcie. Obserwuj, czy tam nikt nie luka. Chłopaki się prześpią, ja wejdę, tylko tak. Obczaję. No bo w kurw mistrza pod ziemi. Rzuć to zaklęcie, zobaczmy co się stanie. To co, na ciebie rzucam spinaczkę. Tak. Hipogryf. Dobra. O. Znaczy taki jest plan. Gdzie na ten moment, żebym zajrzał, co jest na murze. No, za murem. No to zajrzę. No. Co się dzieje? No tak, to jest takie... Widzieliśmy... Tak robimy taki plan. Widzieliśmy Waterdeep z daleka. Rozwiązanie, no. Co może pójść nie tak? Rzucam na razy tego pojęcia. Co może pójść nie tak? Wymieni ci listę? On się wspina. Wyślę ci mail. On się wspina. Ja w tym czasie zamieniam się... Nic, nigdy nie lataj, kurwa, moć, gdzie zestrzeli coś w pizdy. Nie, nie zamieniam się w orła. Zamieniam się w jastrzębie. Rzucam spinaczkę na Razekiego i Razeki idzie na zwiat. Tak? I to trwa nie. Godzinę czy ile? Godzina. O, ale brzmi pają. Rzucone. No dobra. Chciałbym jeszcze czymś, jakąś, nie wiem, szmatą wygodną zasłonić jednak. Tutaj, usta. Żeby nie wdychać, że coś tam coś paruje. Nie wiadomo, jak się choroba przynosi. Ale nie zaszkodzi się zabezpieczyć. To maseczkę, na maskę. Okej. Okay. Rzuć mi w takim razie atletykę z przewagą. Czary. 22. Okej. Okay. Udaje ci się pokonać 3 metry. To jeszcze. Ej, 10 to jest... rzutów. Ludzie, no, kochani, 9. To jest sporo. 3 metry wspinaczki po pionowej kamiennej ścianie.
I nasłuchuję, czy nic się nie dzieje za mną. Znaczy, w sumie to nie jest spinaczka. Jako tak. On po prostu idzie sobie, bo ręce ma normalnie wolne. Tak to działa. Że chodzisz po prostu po pionowym, nad i po suficie masz iść tak jak po ziemi. Nie starzysz się. Pokaż mi to zaklęcie. Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że to jest ułatwienie w testach. Pancer zaklęcia zachowuje przy tym wolne ręce, a jego szybkość spinania jest równa jego szybkości chodzenia. Daj mi to. Ja sobie wyobrażałem, że mi tu wyrastają macki jak u Spidermana i zachodzę po ścianie tak. Nie. No też tak sobie właśnie pomyślałem. Ja nie. Tak jakby się czołgał po ziemi. Po ścianie pionowo. Mhm. No tak. To po prostu stawiasz nogi. Czekaj, czyli tobie zajmie wejście na ten mur jedną turę? 24 mam prędkość, jakbym przyspieszył, no to... To Razek jakby dotknął butem i tak... Zanim cokolwiek zdążyło go... No... Wchodząc na mur, chciałbym tam przykucnąć od razu tam. Okej. Okay. Mijasz blanki i wchodzisz na mur. Mur ma około 10 metrów szerokości. Potwierdzi. Pomiędzy jedną a drugą basztą znajdują się przeogromne tunele, które służą do przejeżdżania wozu. Nie? Jest nawet kanał ściekowy w ogóle pomiędzy, żeby odprowadzać wodę. Dziesiątka udogodnień, o których nawet nie mam zamiaru ich opisywać, bo to mimo wszystko dalej jest tylko mur. Ale z tej strony, zaraz od której sobie wszedłeś, znajduje się... znajdują się schody, które prowadzą w dół za murza. Nie? Nasłuchuję. Pomiędzy zewnętrznym murem, a wewnętrznym murem do miasta znajduje się... Czekajcie, ile to jest 1000 stóp? 300 coś metrów? 30... Czekaj. Tak mi się wydaje, że co 300 metrów. Kurna, nie, że telefon. Drugi to mam. Kalkulator? No. Czekaj, nie. Google masz. Nie, czekaj, tu jest. Dobra, mam 250. Długość. 23 cm stopa. Stopa no. Na 250. Na metry? No. Czyli 1000? 1000 stóp, no. 304,80 metra. Więc masz jakieś 300 metrów do wewnętrznych murów. Drugi mur za murem, tak? Tak, jest mur za murem dosłownie, tylko tamten już jest w tym obszarze, do tej baszty, tu jest 10-metrowej wysokości mur, jest dużo niższy. Od tej baszty dopiero zaczyna się znowu wysoki, nie? Bo tutaj jest też podjazd. W ogóle, od inna brama i tak dalej. Rozglądam się i nasłuchuję. Za bramą tego dużego muru, na dole, czyli na tych 300 metrach, to jest praktycznie, można powiedzieć, że równina. Rośnie tam tylko i wyłącznie trawa i to też niespecjalnie wysoka, raptem parę drzew, nic specjalnego. W celu obronności głównie, nie? W razie czego, jak ktoś się przebije przez pierwszą bramę, można go zrównać wraz z ziemią, bo jeszcze ma drugą bramę do zbicia. Ale widzisz ten niższy mur. W ciemności coś się porusza. Rzuć mi percepcję. Masz ułatwienie w tym rzucie, bo jest całkowita ciemność. 7 plus 8... 16. Ciężko ci dostrzec, co to jest do końca, ale przypomina... 20-metrowego pytona? Jakiegoś węża wielkiego. Około 20 metrów. O kurna, majtek mi uciekł. O, tak to byłby przede mną. Także może bym próbował biec w tamtym kierunku, jak tam jest ten mur. Tu? A tam w prawo? Po murze, tam. To jest prawo. Tu wlazłem. Tu jest. A, tu nie ma połączenia. Nie, myślałem, że tu jest jakieś połączenie. Tutaj nie ma. Gdzie? Tu.
Nie. Nie ma? Znaczy nie, no tam to jest. No, w sensie mikro. Możesz całą tą drogą przejść i tutaj też można wyjść do obozu, tak jakby. A, to ja link chcia... USB? Nie mam ładowarki nie takiej. Masz? Chciałbym wbiec tam... No, nie masz to, nie masz. No. Trudno. Z czym ten mi wyskoczył, no panie? Jozin z bazin, kurwa. Czyli z tego muru nie dostanę się na ten? Z którego? Z tego muru nie dostanę się na ten? Z tego? No. Tu nie ma muru. Oto. To jest ta równina, a oto to jest skarpa. Na którą wlazę? Na mur. Ten. A, to oto jest oznaczenie skarpy, tak? Tak. A im dłuższe są kreski, tym jest wyżej. Jeszcze makro USB. Kurwa, ale ładowarki mam pod C. Monitor mam USB. O. Co mi wymyśli? Kurwa, Emil. Na urodziny kupimy ci telefon. Nie chcę. Zwrócimy się i kupimy ci telefon w robocie. Zwrócę go. Nie zwrócisz, bo bez paragonu ci go damy. No. No. Wrzucimy mu do szafki. Będzie tam leżał. Jak rosy. Ten pyton latał za murem, czy przed murem? Słuchawki w domu. I zegarka. Już są prawda. No. Potem ten pyton gdzie to latał? Tu. Tu se latał? Ale stojąc na tym murze, też widzisz, że tu nie ma praktycznie w ogóle chmury tej jakby zarazy. Ona gdzieś zaczyna się w tej części miasta. Więc ta część jest generalnie bezpieczna, jeżeli chodzi o tą taką dziwną, unoszącą się chmurę nad miastem. Jeszcze tam mizelką przy bramie nie stoi, jakbym dał radę. Znaczy gdzie? Tutaj? Tak, tam gdzie. W tej wielkiej bramie? Tak, od środka. Nie. Coś nie. Widać, słychać? Nie. No to szukam zejścia po prostu na dół. Jak ci będzie rzuciłem? Skradając się po cichu. No dobra, tu nie ma problemu, to zejście to są po prostu schody. Tu no. Może też tam wziąć. Wyczekuję, aż ta bestia sobie tam gdzieś... Może ci zniknie. No dobra. Rzuć mi skitranie. Nie skitrałem. Nie, skitrałem się. Mało, 14. Mało się skitrałem. Mało się skitrałem. Okej, okay, czyli do pasa się skitrałem. No dobra, i co dalej? No czekam, aż ta bestia odleci. Chciałbym się przedostać w głąb. Tak? No tam gdzieś jest brama jakaś, wejście. Tu. To. Okej, okay, od strony południowej bramy. No dobra, to jest 300 metrów biegusiem. Ile w biegu masz? 48? Dobra. Rzuć mi w takim wypadku... No masz 48. Czekaj, ty jak biegniesz, to nie masz utrudnienia w skitraniu, tak? Nie, to nie mam utrudnienia. Znaczy, to teren nie jest dla mnie trudny. Do... Jak biegniesz? Tak. A coś było jeszcze ze skitraniem? Nie, chyba nie. Z bieganiem. Nie? Dobra, nieważne. Okej, okay, no to rzuć mi 6 razy skitranie. Byle nie jeden. 7 i 11, 18. 23. No, rzuciłem jedynkę. Trzeci. Czwarty, 19. I 26. Okej. Okay. Mniej więcej w połowie drogi, na 150-180 metrze, kiedy przemykasz się w ciemności, nie poruszając nawet dźbłami trawy. Jesteś tak blisko muru, ale za tobą zaczyna rzęzić ziemia. I kiedy odwracasz się w tamtą stronę, widzisz, jak góruje nad tobą
ogromna paszcza złożona tylko z zębów praktycznie. Wygląda jak ogromna pijawka, która pierścieniowo cały czas pulsuje, ociekając cała jakimś zielonkawym cholerstwem. I jej całe ciało pokryte jest czymś w rodzaju zielonych narośli, które co chwila robią... Nie zwalniam, biegnę w tamtym kierunku. Nie wiem. Przyjrzałem się, że to coś ma oczy, nie ma oczu. Nie ma oczu. To jest ta bestia, która nurkowała w ciemności w tych trawach. No to nie zwalniam, uciekam. Okej, okay. Rzucę się za tobą w takim wypadku. Rzuć mi rzut obronny na zręczność. No to nie jest atak, kiedy paszcza sięga tam 10 metrów. 20. Okej, okay. Dobra. Kiedy uderzam ziemię i wbija się pod ziemię, no to mijasz ją, odskakujesz i biegniesz dalej. Rzuć jeszcze raz. Rzut obronny na zręczność. Kiedy potwór wybija się ze ściany, z ziemi. Okay. Kiedy poczwara wyskakuje tuż przed tobą, jej szczęka, jej wygląda trochę jak w Dunie ten Czerw. I jak jego paszcza zamyka się, to ty jesteś w trakcie skoku pomiędzy kłami. Wykonujesz przewrót i znajdujesz się pod murami, a potwór gdzieś wbija się dalej w ziemię. Brama jest zamknięta. Piękna pomóż. Okej. Okay. Tupu. I tutaj mur ma około 5 metrów szerokości. 10 metrów wysokości, około 5 metrów szerokości. Kiedy spoglądasz do środka, no to widzisz dziesiątki uliczek. Dziesiątki, setki, tysiące budynków. Dla przykładu, to są wrota Baldura. No to rozglądam się, szukając jakiegoś... Dobra, za późno, przestań. Ruchu. Zapomierasz. Za późno. Ptaka. Już teraz to już, wiesz co, już tyle co się zastanawiałeś, żeby się rozglądać, to już panie. Trzy razy bym cię zabił. Kiedy stoisz na murze, widzisz jak, dajmy na to, będzie wam łatwiej się do mapy odnieść, S25-26, coś w tym stylu. Sobie widzicie to. 25 to jest początek. Mhm. 25-26. No. Okej. Okay. Mniej więcej w tamtym miejscu następuje wybuch. Nie mija więcej niż 10-15 sekund i pojawiają się jedna kolumna ognia i druga kolumna ognia zaraz za nią. Słychać jest jakiś skrzek, pisk i widzisz, że coś ucieka po budynku, tak jakby po boku budynku, po dachu i chowa się za kolejnym budynkiem. I słychać jest krzyki jakichś ludzi. Masz do nich kawałek, bo około 50 metrów. Kurwa, solo poleciał w piwie. Nie, robię tylko zwiad. Dobry jest. W zwiad. Nie tropicie, tylko wzwodziciel, tak? I robi w zwiad. Zwodniciel. No to chciałbym się jednak zejść z tego muru, ale nie w stronę tej bestii czy tych krzyków, tylko tam gdzieś w drugą stronę. No tutaj to gdzie zejdziesz, mi jest wszystko jedno. I tak umrzesz. Morda. Chciałbym się przedostać do tej części. Nie da się. Tu, nie wiem co tu jest. Mów mi przy jakim numerku, tak będzie mi prosić. No S50 powiedzmy, tu. Dobra. Chciałbym się dostać. Do głównej ulicy. Mhm. Przedostać. Ale tak na skitraniu wszystko słyszę, wszystko widzę. Na pewno, rzuć mi skitranie. 15. Ręce się trzęsą. Jesteś w połowie muru. Nic nie widać, nic nie słychać. Dalej słychać gdzieś w oddali jest krzyki. Kiedy schodzisz z muru,
i udajesz się tą uliczką w kierunku głównej alei. Twoją drogę przecina jakiś wielki czarny cień, spadając na ulicę. I dostrzegasz ogromnych rozmiarów potwora, który ma od Xerosa większego pora. Wiem, co celować w takim razie. Timbru. Nie gadaj. I dostrzegasz ogromną chimerę. Oj, chciałem. Z dzikością, szaleństwem w oczach i takimi samymi purklami, które znajdują się, czerakami, które znajdują się na jej ciele. Niewiele myśląc, widzisz, jak chimera... Uciekam! Wciąga powietrze, jako że jesteś zaskoczony. Jak jestem zaskoczony? Jesteś zaskoczony. Nie jestem zaskoczony, to jesteś... byłem na pamięciówce. Tak, i to było za mało. Chimera dmucha ze swojej głównej paszczy w twoim kierunku czymś w rodzaju dziwnej plagi, zdechłych owadów, dziwnej śliny przypominającej smród bagna przywiązującej ci to na myśl. Rzuć mi w takim razie rzut obronny na zręczność. 20. 20. Dobrze, dobrze. O, już się bałem. Tylko dziewiątkę rzuciłem. Dobrze. To i tak jest połowa obrażeń. Zero. Dobra, ale efekt może ci wejść. W sensie, jak przekroczę rzut, to dalej efekt z tego... Chociaż nie, ten glut cię ominie i tak. Okej, nie, dobra. Okay. Zero obrażeń. Tak, zero obrażeń. Odskakujesz pomiędzy wąską uliczkę, dosłownie taką, w której musisz się jakby schować bokiem, a chimera ciągnie za tobą tym szlamem po budynkach, po ścianach, po drodze, na której się spotkaliście, i widzisz, jak budynki, po których mlasnęła, kamień dosłownie zamienia się w taką żelatynę i zaczyna kapać. Pomyśl, że to mogłeś być tu. Jakby szambo wylało dosłownie. Gównem po prostu jest wszystko oblepione. O, cholera. W którym miejscu jestem? W którym miejscu? Ubiegłem, przebiegłem przez uliczkę? Tu. Dalej jestem tu? Mhm. No, utalowy klimat. No to... W górę między... Dobra, to w takim wypadku rzucę inicjatywę. Ale ja uciekam. Tak? Ona ma więcej prędkości od ciebie. Dobra. Więc? 26. Ale ja mam buty z pierdalania. No, ja nie, nie mam buty. Dobra. Gdzie uciekamy? No między budynki. O tak. Budynkami. Na pełnej piździe. Na pełnej piździe. Tylko nie... pytanie, w którym kierunku? Północ, no, południe, zachód. Teraz w tą stronę? Ale nie ulicami, tylko między budynkami. Ale w tę stronę, tak. Okej. Okay. Dokąd? No, na północ. Na północ. Jestem przy... Przy S5-1. Więc jak wyskoczysz na główną ulicę, to masz tylko główną ulicę. To jest 20 metrów szerokości czystego pola. To w stronę 27 i tutaj jakieś szparki są między budynkami, uliczka. Dobra, okej. Okay. To w takim wypadku będziesz musiał przejść przez obszar zagrożenia chimery. W sensie ona tu jest na tej drodze? Tak, do 27. A, no to ja... No to w stronę 26. Tutaj. Ja myślałem, że gdzieś ona mnie tu zapała. Ty wyszedłeś od 27 i złapała cię na wysokości numerka 26. Tak. Wycofałeś się do S51 i ona doskoczyła do tego miejsca S51. Więc albo przechodzisz obok niej do 27 albo 26, albo nie do niej i tam do S52 na przykład, albo S23. Dobrze, że tak jest mapa oznaczona, łatwiej jest to. Ogarnę. No, tak, walcujecie się w ogóle. Nie, wy to śpicie w ogóle. Tam ewentualnie Green Tea się tam walcuje. Jak śpimy?
Ale to jest cały czas ta noc, w której śpicie. Jak śpimy? Nie, no w namiocie. Ale czy wtedy nie wszyscy? Wszyscy. No właśnie, mówiliśmy, pod ten mur. Ja nic o tym nie wiem. Myślałem, kurwa, że tam cofnąć nagranie? A też nikt nie powiedział, że nie idziemy wszyscy. Tylko Iwan kazał wam się zastanowić do rana. Okej? Więc się zastanawialiście i nikt nie powiedział, że tam coś. No nie, wszyscy więc cały czas obrady. Tam, ale to kto tam? To kto? Że idziemy pod mur. No mówię, zdecydował, albo, że albo, idziemy albo. Pod mur. Tak, no i nic z tego nie wynikło, tylko tyle, że rzucam zaklęcie i idę i od tego idzie. Jakby. No. W takim razie jednak wracam. W stronę muru. Chciałbym wbiec po okej, okay, ale główną uliczką, tak? Niech będzie. Będzie jak najprościej, najprostsza droga woda. Dobra, nie. Dobra. Łatwiejsza. Na pełnym biegu? Na pełnym. Dobra. Wbiec na mur. Z powrotem. Dobra, więc musisz minąć bramę, przejść obok południowej baszty i tu spróbować wleźć na mur. Nie? Okej. Okay. Tak to widzę przynajmniej. Bo z tej strony nie ma wejścia w ogóle na podmurze. Dobra, to w takim wypadku wybiegasz. Dobiegasz aż do baszty i zerkając przez ramię, widzisz, że Chimerze jest wszystko jedno, czy ona biegnie po budynku, czy ona biegnie w pionie, w poziomie. Jej jest wsiorybana, nie? Ona zdziera płytki z dachu po prostu, ale szarżuje cały czas w tym samym kierunku. Skacze z tego budynku w kierunku baszty w twoją stronę. A że sama prędkości ma 55, więc ma jej więcej niż ty nawet na biegu, to spadając w twoją stronę widzisz, jak dwie pozostałe głowy chimery, te mniejsze, wypuszczają w kolejny szlam. I rzuć mi rzut obronny na zręczność. To jest dla jednej. Szczęście. Przerzucam pierwszą. Dobra, to jest 21. Okej, okay, i drugi raz? Na drugiej głowie. Mogę przerzucić jeszcze raz? Drugą kość. No tak, to są dwa oddzielne rzuty w ogóle. To jest szczęście. Dobra. O! 30. Okej. Okay. W obydwu przypadkach udaje ci się uniknąć tego szlamu, ale z dużym trudem. Bo dosłownie leje się wszędzie. Nie? I też widzisz, że część murów zaczyna po prostu się rozdrabniać, skapywać wszędzie i nagle uliczka, przez którą biegniesz, po prostu zaczyna się, zsuwają się płytki, urywają się krokwie, wszystko wali się wokół ciebie. Rzuć mi jeszcze raz rzut obronny na zręczność walących się murów. 25. Okej. Okay. Udaje ci się wykaraskać spod tego, ale Chimera nie odpuszcza, więc wbiega od razu w tą samą uliczkę, jako że jest na tyle szeroka, za tobą. Ty wbiegasz po murze. Tupu, tupu. Masz 48, tak? Więc jest 10 metrów muru, 5, 15 i 10 metrów jest 25. I czujesz, że o ile Chimera wskoczyła na mur za tobą, o tyle nie idzie dalej. Słyszysz tylko warkot i syczenie jej ogona. Natomiast spadając po drugiej stronie, widzisz rzucającego się w twoim kierunku czerwia. Rzuć mi rzut obronny na zręczność. Podłały czarował. A czy mogę... Ty mogę. Spadasz, ty dosłownie zbiegasz no z dobra, muru. No dobra, okay. Nawet dla dramatyzmu sytuacji w połowie skaczesz z muru, a czerw leci pyskiem w twoją stronę. Kurwa, że to nie było. Co mi za... O, Krzysztof 20 życie. Okej. Okay. Zabijam go w locie? Tak. Kiedy czerw już kłapie nad twoją głową swoimi szczękami, tobie przychodzi na myśl, że jeden z twoich noży może ci pomóc. I wbijasz go w podniebienie czerwia, dzięki czemu on szybciej zaciska paszczę, ale jesteś się w stanie wysunąć takim akrobatycznym saltem, wybijając nogi, zostawiając już jeden z tych noży i wybijając się poza jego paszczę, kiedy czerw wali swoim cielskiem o mur i wbija się w ziemię. I zostaje ci z tego 25 metrów, zostaje ci 23. Cztery rzuty. A czekaj, 23 metry jeszcze ci zostaje do pokonania, bo to jest w trakcie twojego biegu, no nie? Okej. Okay.
to rzuć mi... sześć razy na rzut obronny na zręczność. Bo czerw cały czas będzie próbował cię zaatakować. Tylko tym razem nie próbuje się chować w ziemię, on po prostu sunie wielkim pyskiem na tobą. Zostawiając zielonkawy ślad. Mam jeszcze jeden punkt szczęścia, cztery inspiracji, więc może dobiegnę. Wszedłem do jednej. Pięć rzutów. Ja czekam na jeden. 15. Okej. Dobra. W takim wypadku... Co? Zahacza mnie. W takim wypadku trafiasz do paszczy czerwia. Czerw zagarnuje ziemię. Jego paszcza jest w trakcie zamykania. Ale ma tak dużo w środku jeszcze kłów i zębów, że nawet próbując się wyrwać stamtąd, jak najszybciej wybić się z pomiędzy, zanim zatrzaśnie paszczę, bo on zagarnął cię razem z ziemią, no nie? I tak ocierasz się o jego ostre jak brzytwa kły, więc nie unikniesz obrażeń. Znaczy unikniesz, może. Zobaczymy. Znaczy unikniesz śmierci, to zobaczymy. Czy ja mogę jakoś pomóc? Nie? Zamienić się w bażanta, tam polecieć? Nie wiesz, co się dzieje, więc nie wiem, jak możesz pomóc. ...66 punktów obrażeń kutych. I to był pierwszy rzut, tak? Tak. O, teraz to nie jest... Nie, może... 66. Odjąć 10 tymczasowych. To jest... I minus 10 z pancerza, czyli 26. I udaje ci się... Jesteś na granicy, no. I pyska, kiedy się zatrzaskuje, żeś już ubrany na zręczność. Krytycznie 20. Okej. Okay. W ostatniej chwili, kiedy kłapią za tobą szczęki i część twojego płaszcza już zostaje na jednym z tych kłów, wyskakujesz, turlasz się i biegniesz, jakby cię gonił sam diabeł. Nawet szybciej. Dobra, to pierwszy rzut, dobra? Drugi. Drugi. 20. Okej. Okay. Mhm. O, już pędzę, teraz już na pełne. I 29. Piąty. Jeszcze jeden. Kurwa, sześć. Ostatni, trzeci. Oby nie jedynka, tylko panowie. Dobra, 24. Okej. Okay. Musicie panu szukać. Dobiegasz do ściany i czerw, nie patrząc na to, co się znajduje w ogóle przed nim, o ile w ogóle cokolwiek widzi, wali z całym impetem w ścianę. Więc kiedy jesteś w połowie muru, odczuwasz tylko... Rzuć mi rzut obronny na zręczność. Chcę mi zabić 24. Okej. Okay. Udaje ci się utrzymać dzięki zaklęciu Grintiego. I ostatkiem sił, cały zasapany, dobiegasz na szczyt muru. Coś zaczyna się dziać w obozie, bo jako że stoisz pod murem, no to coś zaczyna się dziać w obozie. Na to uderzenie cały mur razem z bramą, z tymi wszystkimi łańcuchami, całym barbakanem zrobił... Więc ludzie tak zaczynają się zbierać. Coś tam ktoś zaczyna przechodzić. Widać jest z tyłu nawet idącego bardzo szybko, przeciskającego się przez ludzi Iwana. Gdzieś pomiędzy namiotów leci ze świstem ogromna, jasna strzała, jak zrobiona ze światła, rozpryskując się. No jest światło dnia. Czerw zaczyna piszczeć od tego światła, natomiast tobie się udaje przeskoczyć przez mur, zejść na dół, wrócić do swojego towarzysza, kiedy Iwan dobiega do was. Co tu się kurwa dzieje? Mieliście... Nie pytam.
idźcie szybko do namiotu, zanim ktokolwiek odkryje, że chcieliście się przedostać do miasta. Co? Kto się chciał przedostać? Ja mam dobrać. I pcha was tak dosyć nie mocno. Nie wiem, o czym pan mówi. Rzucając okiem, dostrzegasz łucznika, który ma znowu niebieski płaszcz, gwiazdy, oko, który ma długi, kompozytowy, o dwóch czy trzech nawet ramionach łuk, na którym jest nałożona strzała, no, grubości pewnie... Może sobie powiedzcie. To gruba. Ale gruba jest ta strzała. No. Piotrze. Łucznik napina cięciwe, wystrzeliwuje strzałę, a ona rozpada się na grad być może 100-150 pocisków, który spada za mur. I odbija się tam od muru, od barbakanu. Po prostu pokrywa całe pole walki strzałami. I trafiacie do namiotu. I co dalej? No, kurwa, nie idźmy tam. Nie, to śpię. No tak. No powiem wam tak, Iwan wpada zaraz za wami. I trzeryje od razu. Czy was do reszty już pojebało? Czy nie prosiłem, żebyście się tylko zastanowili, co zrobić? Myślałem, że można wam zaufać. I to was zrywa ze snu.